Kasia Godo. Cześć. Jak się masz? Słuchaj, no wspaniale, dlatego że mogę z kimś porozmawiać. Wiesz co, ja z reguły w ogóle jestem raczej samotnikiem i ja miałam pod bardzo dobrą kontrolą brak ludzi, czy jak gdyby, wiesz, przestrzeń. Tylko że są takie interwały, w których ja jednak potrzebuję jakoś tak się... Wiesz, że tego dotyku brakuje, oksytocyny, tak. Nie? Tak. Na maksa. Tak. To jest tak. Niebezpieczne moim zdaniem dla zdrowia chyba najbardziej to, no. Pomyślałem, że muszę koniecznie do ciebie z tobą właśnie zrobić taką rozmowę, bo raz, że ktoś mi to zasugerował i bardzo tej osobie dziękuję, a dwa, że sobie pomyślałem rzeczywiście, że ty jesteś taką artystką, reżyserką, która w ciekawy sposób wykorzystuje temat kryzysu. Dwa twoje filmy opowiadają o małych grupach, w których dzieje się coś bardzo złego i te grupy przez ten kryzys przechodzą i dlatego też to mnie bardzo ciekawi i o tym chciałbym z tobą porozmawiać. Jak przechodzić przez kryzys? Jestem ciekawy, jak ty przechodzisz przez kryzys, bo też wydaje mi się, że to jest to, co mnie bardzo, co lubię w twoich filmach, to że ty się nie zatrzymujesz na takiej konstatacji, że no, po prostu ten kryzys jest. Tylko, że, kryzys jest. Tylko, że idziesz dalej. Że to jest takie kino transgresyjne, więc bardzo jestem ciekawy teraz, co ty sobie w ogóle myślisz o tym, co się teraz dzieje. Wiesz co, to jest super, że to mówisz, ponieważ faktycznie my dosyć powierzchownie traktujemy jak gdyby istnienie czegoś takiego jak kryzys, bo się faktycznie zatrzymujemy i cały czas wszyscy mówią, że będzie kryzys. I teraz Has miał bardzo interesującą opinię na temat tego, jeżeli coś nie działa w jakiejś scenie, to znaczy, że musisz się cofnąć dwie sceny do tyłu. Mhm. I to w tym sensie dla mnie jest najbardziej interesujące, bo kryzys jest wynikiem bardzo prostego mechanizmu psychologicznego. I to mówię, kryzys indywidualnej osoby, kryzys państwa, kryzys świata, totalny kryzys ekologiczny, w którym jesteśmy. I to się nazywa dysocjacja, czyli jak gdyby odrywanie się od problemu, to najbardziej zdysocjowaną bohaterką była Przeminęło z wiatrem, która mówiła, nie będę o tym myśleć dzisiaj, pomyślę o tym jutro. To, że kryzys miał być, to wiemy już od dawna. W 2008 roku zaczął się kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I osobą, która przewidziała to, że to się wydarzy, był facet, który się nazywał Peter Schiff i można zobaczyć w internecie, jak on cały czas informuje w mass mediach, w różnych stacjach telewizyjnych o tym, że to się wydarzy. To nie Bill Gates przewidział, o tym mówiono dawno, dawno temu, że ponieważ łatwość komunikacji, przemieszczania się i tak dalej, to, że spożywamy w absurdalnych ilościach mięso, dzikich zwierząt, hodowli zwierząt i tak dalej, no to wszystko jak gdyby było podwaliną, czyli ja mówię o tym, że cofamy się dwie sceny do tyłu, było oczywiste, że kryzys się zdarzy. Teraz to, co jest interesujące w kryzysie, to nie jest to, jak my reagujemy na kryzys, bo teraz to możemy zauważyć w Polsce. Ja zresztą też słuchałam dosyć ciekawego wywiadu z Jankiem Komasą, który ty przeprowadziłeś na tym kanale. I on też częściowo ma bardzo podobne intuicje. A propos nas, reżyserów, którzy przewidujemy pewne zdarzenia, wydaje mi się, że my w ogóle jesteśmy osobami, które mają mieć ucho na historię, tak? To ucho też miałaś, bo rozmawialiśmy też o tym, że planowałaś w gruncie rzeczy film, który przewidział to, co się zdarzy, to, co się dzieje teraz. To oczywiście za dużo powiedziane, natomiast wieża w ogóle zaczyna się od sformułowania oparte o przyszłe wydarzenia i opowiada jakimś takim w echu wydarzeń tak. Tego filmu jest, są donosy, bym powiedziała, katastrofy klimatycznej. Mhm. Więc tam są jakieś drobne naprowadzacze. Natomiast to, że kryzys jest, to jest oczywiste i to, że my będziemy teraz bardzo, bym powiedziała, również nasze państwo i nasi politycy w dysocjacyjny sposób reagują na ten kryzys, tak? Nie widzimy tego problemu lub że jakoś
No, co właściwie dla ciebie to oznacza? Wymyślamy sobie, po pierwsze, jaki on jest, zamiast konfrontować się z nim w pełnym obrazie. To znaczy, no wiesz, no takie ruchy pod tytułem teraz będziemy robić wybory, albo teraz będziemy wprowadzać ustawę antyaborcyjną. Tak. To jest próba z przerzucenia naszej uwagi na to, że nasz kraj na miesiąc przed wybuchem pandemii w naszym kraju pozbywał się materiałów medycznych, nie? Ja mówię o tym, to znaczy ja teraz, i to jest bardzo śmieszne też, bo ja 3 lata temu w trakcie montażu Wieży zaczęłam pisać film, który się nazywa Delikatny Balans Terroru. To jest termin, który, balans terroru to był termin, który w czasach zimnej wojny określano, opisując sytuację między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, która miała mieć taką samą ilość głowic nuklearnych, w związku z czym zachowywała balans terroru. Słowo delikatne dodał artysta, który stworzył taką rzeźbę, instalację, i bardzo mi się ten termin podobał. I ten film opowiada o tym, że mamy grupę ludzi, która staje w obliczu kryzysu i zamiast bezpośrednio odpowiedzieć na ten kryzys, zaczyna przekształcać system w taki sposób, żeby dopasować go do kryzysu. Mhm. Czyli mówiąc krótko, to jest tak. Nie masz wody, no to zamiast się zastanowić, dlaczego nie masz wody, no to kupujesz 4 butelki wody pitnej i myślisz sobie, że w takim razie już jesteś zabezpieczony, nie? Znaczy dopasowujesz się do tego kryzysu, a nie próbujesz zmienić danej sytuacji. I to jest generalny problem nas wszystkich, dlatego że to się ukrywa pod językiem. Znaczy my, mówiąc o ocieplenie klimatu, mylimy się. Znaczy mówiąc o zmianach klimatu, mylimy się, mówiąc. Mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, zresztą za chwilę w ten kraj uderzy potworna susza, na którą nie jesteśmy w stanie już w tym momencie odpowiedzieć, bo myśmy się literalnie wykrwawili na tą pandemię, nie? I to będzie trwać dalej. Mam takie wrażenie, że ty byłaś jakby w pewnym sensie psychicznie przygotowana na ten kryzys. W sensie, no tak jak też, wiesz, znam twoje wcześniejsze filmy, to że jakby ty cały czas jednak operujesz właśnie tym, jakby właśnie tym tematem, tą emocją. Rozumiem, że jakby ty byłaś na to przygotowana już od lat, tak? Łukasz, całe życie w kryzysie. Jestem całe życie w kryzysie. Od najmłodszych lat, jak gdyby. No i to jest bardzo ciekawe, bo ja kiedyś myślałam o tym, dlaczego ja się tak świetnie czuję na planach filmowych, które właściwie na dobrą sprawę to jest no, legia cudzoziemska. Trochę się mówi, opisując to językiem wojny, i to jest coś w tym jest i tak dalej, dlatego że ja jednak się bardzo dobrze czuję w sytuacjach, w których jest totalne zagrożenie, bo ja wiem, co robić. W sytuacjach, w których ja jestem bezpiecznie sama w domu i to jest najtrudniejsze, mam natychmiast, wiesz, lęk uogólniony bardzo silny, nie? Zresztą lęk uogólniony to też jest coś, co wydaje mi się jest kolejnym narzędziem systemowym kontrolowania całych społeczeństw. Znaczy jego się wywołuje u ludzi, po czym się daje rozwiązanie na ten lęk uogólniony w taki sposób, żeby móc przeprowadzać swoje rzeczy. Nie? Rozumiem, że jakby też twoje takie odczucia dotyczące przyszłości są zasadniczo takie, że jest źle i będzie gorzej, tak? W sensie nie masz jakby takiego tej pozytywnego komunikatu dla świata. Wiesz co, ja mam wrażenie, że my jesteśmy w fazie i w ogóle jako ludzkość etapu opieki paliatywnej. Mhm. Nie mam najmniejszej możliwości, wiesz, to wynika z tego, że faktycznie ja wierzę w to, że łatwiej jest zobaczyć koniec świata niż koniec kapitalizmu. Mam bardzo, nie mam, to nie chodzi o to, że ja mam małą wiarę w ludzi, ale mam bardzo małą wiarę w to, że ludzie są nieprzebudzeni, nie jak gdyby nie rozpoznają tego, w czym jesteśmy, a my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, wiesz, bo na przykład taka nieprawdopodobna ilość ludzi straci pracę i będziemy w tak niesłychanie trudnej sytuacji ekonomicznej i bardzo dużo ludzi będzie cierpieć i cierpi w tym momencie głównie medyków, wydaje mi się, że oni są w skrajnie trudnej sytuacji, ponieważ nikim nie pomaga. To jest myślenie o 2 sceny do przodu. I nawet tak inteligentni ludzie, których ja znam,
są jak gdyby, to nie chodzi o to, że oni nie mają tej wyobraźni, tylko my nie jesteśmy uczeni myślenia do przodu albo myślenia do tyłu w bardzo wąskim zakresie. I na przykład jedną z tych takich uwag było to, że smog się zatrzymał w Szanghaju. Natomiast ludzie, którzy się zajmują ekologią, którzy też publikowali bardzo dużo rzeczy na ten temat, mówią o tym, że to przyspiesza sprzężenie zwrotne, dlatego że myśmy byli już w takim momencie historycznym, że smog w pewnym sensie oddzielał nas od promieniowania słonecznego i nie pozwalał się podgrzewać szybciej ziemi, a teraz, ponieważ go nie ma, to przyspieszenie podgrzewania dzieje się jeszcze szybciej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też to, że na przykład pod zmarzliną w różnych miejscach na świecie są bakterie i wirusy, które są zatrzymane setki lat temu, może tysiące lat. Słuchaj, a użyłaś ciekawej analogii, że jesteśmy w takim momencie już właściwie takiej opieki paliatywnej jako cywilizacja. Ja się zastanawiam, czy ten moment jeszcze dodatkowo, w którym jesteśmy, to że też nie dostaliśmy właśnie trochę takiego znieczulenia miejscowego. Bo też, nie wiem, ja rozmawiałem z wieloma znajomymi i wielu z nich to są często freelancerzy, którzy zasuwali naprawdę przed tym kryzysem często po kilkanaście godzin na dobę i dzień w dzień, i że w pewnym sensie czują teraz taką, wiesz, ulgę. Ludzie nagle zaczynają rozumieć, że chyba tak dużo nie potrzebują, nie? To jest ta dobra strona tego. Wydaje mi się, że to, że ja mówię, że Ziemia czy cywilizacja nasza, ludzka, mam nadzieję, że to tylko dotyczy ludzi, a niekoniecznie zwierząt, jest w takiej sytuacji opieki paliatywnej, co oznacza, że dobrą stroną tego, czy chciałabym móc przekierować to na tą stronę, byłoby to, że oczywiście ci bardziej predysponowani społecznie, bo jeszcze w to wchodzi wszystko klasowość, prawda? Mhm. Ci, którzy są bardziej predysponowani społecznie, czyli na przykład ja jestem w dobrej sytuacji bardzo, w takim sensie mam wodę pitną w kranie, mogą się przestać bać na takim poziomie, żeby móc właśnie mówić, co chcą, nie? Co oznacza, też wracając do tego filmu Delikatny balans terroru, to jest ciekawe, bo ja od 3 lat próbuję zrobić ten film. On w tym momencie trafił w, mam nadzieję, bardzo dobre ręce. Znaczy wiem, że trafił w bardzo dobre ręce, zobaczymy, czy to się uda. Natomiast od 3 lat słyszę cały czas od różnych producentów i dystrybutorów, że to nikogo nie obchodzi, nikt nie wie, co to jest antropocent. I o ile jestem w stanie się zgodzić, że być może nie wszyscy wiedzą, co to jest antropocent, ale myślę, że bardzo duża ilość ludzi już wie, co to znaczy straszne susze, nie? Albo na przykład właśnie rozumie, że jesteśmy naczyniem połączonym, nie? Ten film rozgrywa się w przyszłości? Przyszłość jest tu. Nie? Tak samo jak ta przeszłość, mój chłopak mi to próbował wytłumaczyć, że Walter Benjamin, jak gdyby my zawsze przeszłość rozpatrujemy z teraźniejszości, my ją rozumiemy z teraźniejszości, czy ona się jak gdyby aktywizuje w pewnym sensie teraz, wydaje mi się, że to, co mogłoby być pozytywnym aspektem tego, to jest to, żeby w końcu nabrać takiej odwagi, żeby mówić. Aha, bo to do czego zmierzam, że jak gdyby z podkuloną trochę głową i ogonem wychodziłam i tak nie próbowałam być może taka wystarczająco ostra. I pamiętam, że dostałam nawet takie bardzo ciekawe uwagi w Rzymie, jak rozmawiałam z ważnymi producentami, że oni mówili, że to jest super pomysł, super scenariusz, tylko żebym ja tak dużo nie mówiła o tym, że w Syrii wszystko zaczęło się od suszy, bo te polityczne rzeczy są nieinteresujące. Znaczy, ludzie bardzo szybko, jak gdyby, wydaje mi się, pozbywają się też odwagi, rozumienia, w jakiej sytuacji jesteśmy, i próbują być moderated. I mówić, że tak, że teraz jest kryzys, ale my się z niego wygrzebiemy. Ja myślę, że trzeba zacząć chyba już mówić o tym, że my jesteśmy w trakcie opieki paliatywnej. Teraz jak to zrobić, żeby bardziej ludziom nie zaszkodzić? Bo to już są ostatnie podrygi, nie? To znaczy jakoś tak już zrobiliśmy to, nie?
Ja nie mam w jakimś takim sensie nadziei, ale w tym sensie mam chyba jeszcze większy szacunek do ludzkiego życia i jeszcze większy jakieś takie empatię w stosunku do ludzi, którzy będą to przeżywać, nie? Znaczy, bo mówisz, to ja i moje się trochę skończyło, nie? Myślisz, że to się skończy w sensie świat, jaki znamy, nie wiem, za 50 lat, za 100 lat, za 200 lat? Jaką ty widzisz przyszłość? Wiesz co, jest ta organizacja ICPP, która zajmuje się mierzeniem zmian klimatycznych, na którą to organizację też bardzo dużo innych organizacji próbuje wpłynąć. I tam w tej organizacji, podsumowując wszystkie zmiany klimatyczne, ale też również i pewnie jak gdyby pandemię i tak dalej, obliczono, że do sprzężeń zwrotnych czy do takich rzeczy, które się staną w przyrodzie, których nie będziemy już w stanie zatrzymać i tam będzie już po prostu stopniowo to iść w stronę zagłady, to jest około 150 lat, biorąc pod uwagę wzrost mórz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są ludzie w tej organizacji, którzy uważali, że to jest tylko 50 lat. Natomiast jakiś czas temu, chyba z 4 czy 5 miesięcy temu, Guardian napisał, że my jesteśmy 11 lat przed początkiem sprzężeń zwrotnych. Znaczy, to jest dysocjacja. Nie? Znaczy, my już jesteśmy w tej fazie. I oczywiście można ludziom mówić o tym, że niejedzenie zwierząt bardzo by pomogło i tobie, jak widać, po tej pandemii, ale też i światu, i powietrzu, i wszystkiemu. Natomiast ludzie jak gdyby jeszcze cały czas są, i też nie dziwię się, strasznie ogłuszeni ilością rzeczy, które mieliby zrobić, dlatego że my nie jesteśmy w stanie jako jednostki tego dokonać jakiejś totalnej zmiany. To znaczy, ja staram się oszczędzać wodę w kranie, bo myślę o innych ludziach. Nie? To jest moja modlitwa. Natomiast rządy to powinny robić. Nasze ruchy powinny być skierowane na nacisk na rządy. Jak my możemy naciskać na kogoś, kto jest psychopatyczny, nie? Mamy polityków, którzy są psychopatyczni. Jesteśmy zarządzani przez osoby, które są charakteropatami. Znaczy, jeżeli ktoś obejrzy... to jest ciekawe, bo to każda epoka ma swoją chorobę. I kiedyś nią była na przykład cholera albo hiszpanka. Że chorobą XXI wieku jest zaburzenie narcystyczne. Są zaburzenia z tego trójkąta borderline, narcyzm i psychopatia. To są bardzo blisko oczywiście wszystko jest na skali, ale narcyzm, czyli takim typowym przykładem na takiego złośliwego, mówi się na to overt, czyli takiego na zewnątrz narcyza, to jest Donald Trump. On jest charakteropatą, nie? On ma osobowość korporacyjną. To jest antychryst, nie? Jakie są twoje główne emocje, jakich doświadczasz w ostatnich dniach? Jakiś tam oczywiście lęk odczuwam na pewno. Taki jakiś swój prywatny, indywidualny, gdyby Jezus Maria, skąd brać pieniądze, że nie zrobię już nigdy filmu, nie wejdę na plan, że się niczego już nie nauczę. Martwię się o moich przyjaciół bardzo. I to chyba najbardziej się martwię o moich przyjaciół. Ale myślę też bardzo często, takie słowo mi się pojawia w głowie, że ucieleśnia się. Nie wiem jak to, że obserwuję coś, że staje się. Że właśnie to, na co mi się... Znaczy nie mogę powiedzieć, że z jakąś bardzo gdzieś tam z tyłu, bardzo próżną satysfakcją, ponieważ należałam do osób, które moi przyjaciele też bardzo często uważali za trochę łuu. Że ja mówiłam, słuchajcie, będzie straszny kryzys, wszyscy zginiemy, to teraz mam takie poczucie, wiesz co, trochę jak ta postać z Melancholii. No to jest chyba dobre porównanie, że ja się czuję właśnie teraz Wieszka, która miała rację.
Tak, ale ta racja, ona mi nie sprawia chyba takiej satysfakcji, tylko raczej tego, że ja już sama zaczęłam w siebie wątpić, nie? I myśleć sobie, kurczę, może ja jednak jestem paranoiczką. Ale chyba nie. No nic, no wiesz, no takie, mamy takie tutaj rozmowy, jak gdyby Jezus Maria, czy my mamy emigrować do Kanady, nie? Mój partner mówi, że jednak trzeba emigrować, bo on w ogóle nie ma już dosyć tego, co się dzieje w tym kraju już od bardzo dawna, a ja myślę sobie, trzeba zostać tam, gdzie się operuje twoim ojczystym językiem, być wśród swoich. Ja tak jak taka baba, jak taka szwarna baba myślę, i trzeba mieć dom i szklarnię. Wiesz, to są tego typu rozmowy, nie? No to jest abstrakcja. Ale czyli masz teraz taki też tryb, że myślisz o po prostu planach awaryjnych, tak? Że o planie B, o planie C. No i wiesz co, ja muszę przyznać, że też mam podobnie w domu. W sensie to jest, chyba myślę, że to jest doświadczenie wielu osób, prawda? Że taka myśl o ucieczce. Ale zastanawiam się też, czy to, że my jesteśmy, czy będziemy tym pokoleniem, czy jesteśmy już w tym momencie tym pokoleniem, które wie, że może wszystko stracić, w pewnym sensie nie jest wyzwalające, nie? Znaczy, jest coś takiego, że się masz, gromadzisz, i to mówię w takim sensie, że jak gdyby gromadzisz, że masz pracę, masz dyplomy, gromadzisz jakieś wyobrażenie na temat tego, tak, co będzie trzeba zrobić i tak dalej. I to, że są takie zmiany klimatu i że jesteśmy w takim kryzysie, powoduje, że jak gdyby, no... Wiesz co, ja jestem z takiej rodziny, w której się właśnie oszczędzało strasznie, nie? No i to się skończyło tym, że jak to jest Peter Handke bardzo ma takie fantastyczne opowiadanie, które właśnie między innymi dzięki pandemii byłam w stanie przeczytać, Pełnia nieszczęścia, o swojej matce, która się powiesiła. I on tam tworzy taką genealogię o swoim pradziadku, czy chyba dziadku, który cały czas oszczędzał. I później przyszedł kryzys i on wszystko stracił. Później de facto jak gdyby tylko miał... Cały czas oszczędzał, nie? I teraz mam coś takiego... ja też jestem bardzo oszczędna, ale mam takie poczucie, że po prostu niczego się już nie muszę bać. Wiesz, to jest trochę coś takiego jak czasami choroba taka typu rak, właśnie paliatywny, potrafi ludzi wyzwolić, nie? Znaczy, ja nie muszę naprawdę oszczędzać. Znaczy, mogę sobie trochę pożyć, mogę sobie kupić coś do jedzenia dobrego, a nie zastanawiać się, czy to nie jest zbytek. Ja jestem bardzo oszczędna, Łukasz. Mówimy o takich, że naprawdę, ja naprawdę nie kupuję. Ale nie nazywasz tego skąpstwem? Trochę jestem skąpa, tak. Nie dla ludzi, takich moich bliskich, nie. Ale na siebie bardzo. I teraz sobie tak myślę... Okej, no może trochę, może trzeba pojechać po prostu, może trzeba trochę tych oszczędności, co się ma teraz, tak myślę, że jak to się skończy, pojechać na wakacje, nie? Bo to jest być może ostatni raz, kiedy widzimy kwitnące jeszcze drzewa, nie? Nie wiem. Ale właśnie widzisz, cieszę się, że jakby też mówisz o tym, że to, co się teraz dzieje, też jest jakąś taką... Bo to jest w twoich filmach i to jest też w tobie i to jest bardzo ciekawe, nie? Że mówisz nagle o tym, że kryzysie, że on wyzwala. Nie każdy potrafi, wiesz co, nie każdy potrafi że tak powiedzieć. Kryzys potrafi być wielką szansą, tylko naprawdę trzeba się struć, umrzeć i ten następny dzień, do którego się przebudzisz, musi być dzień, w którym masz totalnie inną perspektywę. Ja mówię o tym, że może czas przestać się bać, nie? Czas przestać się bać, żeby nas nie straszyli, że my mamy iść teraz głosować, bo inaczej pójdziemy do pierdla. Przestać się bać, żeby nie mówić naszym pracodawcom, że nas mobbingują w pracy i wykorzystują. Może to jest czas, żeby się... Naprawdę, już umieramy. My jako naród w ogóle mamy taką technikę zawstydzania się nawzajem. Znaczy się... kobiety są bardzo często zawstydzane, mężczyźni są też bardzo zawstydzani. I jakoś w trakcie tej pandemii wydaje mi się, że mi się tak jakoś odpięły wrotki, że jak mnie ktoś zawstydza, to mu mówię, żeby mnie nie zawstydzał. Że mam to w dupie, żeby spieprzał z mojej kolejki, na przykład jak mnie próbuje, wiesz, minąć... I w tym sensie to można powiedzieć, to jest trochę złość, nie? Czy jako gdyby odpalam złość.
Może już. Może trochę to też by się przydało. A czy ty masz w ogóle taką myśl o tym, co właśnie będzie w pokoleniu, które przyjdzie po nas? Czy raczej myślisz o jednak o tym takiej o rzeczywistości, jakby o horyzoncie swojego własnego życia? Nie wiem, czy planujesz na przykład w ogóle dziecko w ogóle? Czy to jest w ogóle twój... Przepraszam za takie pytanie intymne, ale wydaje mi się, że ono jest w tym momencie takie... To jest ważne pytanie bardzo z tym dzieckiem. Dlatego, że jest kupa dziewczyn, które ja znam. Ja bym bardzo chciała mieć dziecko. Kupa dziewczyn, które ja znam, które nie ma dzieci, ja chciałabym mieć. No wiesz, ma bardzo duże wątpliwości. I ja też mam bardzo duże wątpliwości, nie? Znaczy, bo to jest pewne, że gdybym miała teraz dziecko, to dziecko na 100% zobaczy jakieś potworne niepokoje społeczne, być może wojny, no wiesz, no takie kryzysy, ostatni taki kryzys, jak widzieliśmy, no to skończył się, wiemy jak, nie? I teraz pytanie jest, no mieć dziecko w takich czasach, czy nie? Natomiast po tym pokoleniu, które przyjdzie, boję się tylko tego, że... To, i to ja wliczam się w to też, znaczy, że wydaje mi się ograniczone środki na edukację, nękanie nauczycieli i takie, i w ogóle my żyjemy w kraju, w którym mówi się jako obelgę, że coś jest przeintelektualizowane, to znaczy my jesteśmy wybitnie krajem, w którym się jak gdyby tępi intelektualizm. No nie wiem, jakoś boję się o nich, nie dlatego, że oni są głupi, bo ja też jestem wykładowcą i widzę i pracuję z młodzieżą, która jest super inteligentna, bardzo ich lubię, oni są, myślę, że oni są pod wieloma względami dużo bardziej inteligentni niż ja, natomiast mam też wrażenie, że oni gdzieś też jak gdyby są pozbawieni pewnych narzędzi, które myśmy jeszcze mieli, a w ogóle pokolenia przed nami to w ogóle miały, no jak gdyby czytało, nie? Oni, wydaje mi się, czytają jeszcze mniej, a za chwilę będą kolejne pokolenia, które będą czytały w ogóle jeszcze mniej, jeśli w ogóle, nie? No właśnie, ty ostatnio mi się chwaliłaś, że masz 6 tysięcy książek w domu. I gdzie one są? Gdzie one są? Przepraszam. One są w tamtym pokoju u mojego chłopaka, w jego pracowni i nie możemy tam wejść. No tak, ja sobie swoje książeczki sobie upycham gdzieś tu. Mogę ci za to powiedzieć, pokazać ci taki... Ojej, a jestem rozczochrana. Pokazać ci, że tutaj z tyłu mam... to są kalendarzówki, to są pierwsze strony z kalendarzówek obydwu moich pełnometrażowych filmów. To Zwierzę, Jasny Dzień i Monument. Kalendarzówka to jest pierwszy dzień pracy, które tak. sceny jak realizujesz. Tak. Tutaj w ogóle jeszcze ci mogę pokazać, słuchaj, nie. Tu jest mój ołtarzyk, tutaj sobie trzymam różne swoje, przeprowadzam różne swoje modlitwy. Tutaj ci mogę pokazać, tu jest moja ukochana maszyna do szycia. Zundapa, tak zwanego. Szyłaś Zundapa. Coś na niej kiedyś, czy to jest tylko taka dekoracja? Pewnie, oczywiście, szyję na niej. Ona jest co prawda bardzo wymagającą maszyną, ale szyję na niej. Jeszcze ci pokażę. A przede wszystkim pokaż mi jeszcze swój balkon, bo wiem, że masz balkon. Mam, aczkolwiek tak się boję pokazywać, żeby nie było gdzie ja mieszkam. Tutaj mam, tu mi dał Przemek Brynkiewicz. To Przemek Brynkiewicz w Tatrach zrobił mój operator, takie zdjęcie bardzo piękne. I to są dwa zdjęcia skał, nie wiem czy to dobrze widać. Mówi o tym, że to jesteśmy my obydwoje, że razem nałożeni, trochę przesunięci, mamy nową, jak gdyby tworzymy nową wartość. Także tak sobie tutaj widzisz, że mieszkam. Wiesz co, ja się dosyć dobrze, bo ja jestem bardzo sprzątająco gotującą osobą. I mój chłopak mi powiedział, że jeszcze raz zobaczy mnie, jak sprzątam, to zacznie mnie bić. I powiedział, że nie wie, jak to się stało, że on, który jest lewicowy, obudził się w patriarchalnym marzeniu każdego mężczyzny. No, więc a to tak. ciekawe, ale więc to, jest... to nie jest przypadek, że osoba, która tak dobrze odnajduje się w chaosie, jednocześnie ma w takim w tym domu tak też sprząta, prawda? Że to jest takie. Tak! Obsessive compulsive. No. Na maksa. Ale ty widzę, słuchaj, Łukaszu, ty też masz dosyć porządek. Mam podobnie, mam taką potrzebę, żeby sobie robić jakiś taki porządeczek co jakiś czas. Tak.
Zdecydowanie. Przyganiał kocioł garnkowi. Jestem. Nie, ale ja w ogóle to nie jest przygana. Ja też dlatego może też taką, ja czuję dobrą energię z tobą, bo czuję gdzieś tam podobną, wiesz. A pokaż tego kota. O Jezu, wiesz co, masz akurat szczęście, bo on właśnie tu jest. O, zobacz. A pokaż. A jak on się nazywa? O Boże. Poczekaj, o właśnie. Jaki on jest słodki. Taki jakiś, on jest jakiś taki rasowek. Jest, jest, tak. Wiesz co, bo... A jak on się nazywa? On nazywa się Misza Kuchinga. Misza Kuchinga. Oczywiście, że on się nazywa Oczywiście, Misza Kuchinga. Tak. No. Jest kochany, chociaż czasami mi, wiesz, czasami... Znaczy, no właśnie, tak jak ci mówiłem, on jest zwierzęciem, które ma w sobie dużo dzikiego kota i ja absolutnie nie chcę tępić tego zwierzęcia dzikiego w tym małym stworzeniu, które często mnie naprawdę zadziwia, on ma niesamowitą siłę. Słuchaj, to jest właśnie dlatego ja jestem przeciwna mówieniu właściciel. Nie, absolutnie nie jestem opiekun. Właścicielem. Tak, no. Nie czuję się właścicielem. A koty to w ogóle to są skurczone mordy. One, wiesz co, bo one są narcystyczne, co? W przeciwieństwie do psów, które są codependent. A ty jesteś... Myśmy nawet rozważali mieć psa o imieniu Codex. A coś chciałeś powiedzieć? Przepraszam. Chciałem cię zapytać, czy ty właśnie jesteś po stronie kociej czy psiej? O, bardzo psiej. Mhm. My jesteśmy za tym, żeby jednak ktoś, kto ma bardzo duże takie uzależnieniowe, symbiotyzujące osobowości. A kot cię ma w dupie tak strasznie. On cię tak ma w dupie. Właśnie, że ja mam coś takiego, że wydaje mi się, że gdybym miał psa, to chyba nie do końca mógłbym go szanować przez to, że on jest tak zależny ode mnie. Ja bardzo szanuję jakby niezależność mojego kota. Jakby to, mam wrażenie, że jesteśmy w tym względzie jakimiś takimi też, że możemy być partnerami. Że to jest taka relacja w gruncie rzeczy równego z równym. A tak, na pewno, na pewno, na pewno. Nie, nie, to my właśnie poszukujemy bardziej takiego, że ktoś jest taki uzależnieniowy i taki symbiotyzujący. Nie zapytałem cię jeszcze właściwie tak, może już kończąc właściwie pomału, bo czy ty nad tym filmem Delikatny Balans Terroru, ty właśnie już nad nim teraz pracujesz? Na jakim etapie jesteś? Jestem... na tym etapie, że on jest skończony, napisany i teraz trwają negocjacje, bo ja wszystkie scenariusze oprawiam, bo na planie... Jak pracę magisterską albo doktorat. Tak. Tak. I on wygląda właśnie... Tak. O! Nie mogę tego pokazać chyba do końca. To nic nie, specjalnie nawet nie widzę, bo jest takie, wiesz... Ale już jest są, jasny dzień. Tak one wyglądają, nie? Że są z tyłu, już są moodboardy. Bo czy ja dobrze pamiętam, jak ty jeszcze, jak rozmawialiśmy jeszcze przy okazji, bo kiedy to było, twojego chyba debiutu, to już właściwie, to już wtedy myślałaś o tym filmie tak naprawdę, że to będzie slasher? Nie do końca. To jest, wiesz co, ja bym powiedziała, że w tych takich, gdyby trzeba było to opisać, tak, to jest raczej sci-fi. Tylko, że... No nie wiem, czy na przykład to jest ciekawe, bo się ostatnio znowu oglądali oczywiście na Srebrnym Globie Żułaskiego. Oczywiście. Bo to, o tak. To już tam, słuchaj, ja to zrobię, a ty mi powiesz, co to było, dobra? Dobrze, dobrze. A chciałam cię zapytać jeszcze, czy ty oglądałaś W lesie dziś nie zaśnie nikt? Nie, ale wiesz co, ale my w ogóle bardzo, bardzo dużo oglądamy teraz takiego... kina arcydzieł, nie? Mhm. Że tak zmuszamy, żeby tak obejrzeć te wszystkie co, Bergman, stare... Bergman, Tarkowski... A w ogóle to są jakieś popowe... To jest jakiś pop. My jakieś oglądamy, słuchaj, Fałszywy Ruch, pierwszy film Wina Wendersa na podstawie Petera Handke. Albo na przykład Petera Handke, Leworęczna Kobieta, ale... bo obydwoje to przeczytaliśmy ostatnio i zachwyciliśmy się. I słuchaj, on to wyreżyserował, jakieś takie w ogóle od czapy rzeczy. Ale oglądaliśmy też Vertigo, czy coś tam jeszcze ogląda, jakieś właśnie Żuławskiego trochę zaczęliśmy oglądać, bo tak lecieliśmy blokami, nie? Ale trochę się zmęczyliśmy już Żuławskim po Diable, bo tak liczyliśmy, że co 30 sekund ktoś się wił. I tak już... I tak
30 sekund, już nie mogliśmy trochę. To jego, to dzięki bardzo. Bardzo miło w ogóle Cię było widzieć. Bardzo miło. Cieszę się, że wiesz, że tak opowiadasz o tym, co się dzieje. Nie wiem, znaczy ja jakoś mam chyba, nie jestem po takiej stronie, nie kreślę wizji jakiejś takiej zupełnie katastroficznej, ale myślę, że dzieje się coś bardzo złego. Ale też mam takie wewnętrzne poczucie, że może się też wydarzyć coś bardzo dobrego, wiesz. I to jest. Może się zawsze odwrócić. Wiesz, jest taka przypowieść, jeszcze to ci powiem, a propos tego kryzysu, że był król, który wprowadził podatki i pytał się, szambelanie, co robi lud? Lud płacze, jęczy, zło rzeczy. Zwiększyć podatki. Co robi lud? Lud wyklina, wiesza się, popełnia tam samobójstwa, zabija noworodki. Co robić? Zwiększyć podatki. Co robi lud? Lud zaczyna się śmiać. I teraz pytanie jest takie, czy my nie jesteśmy, czy my... Ja mam taką wielką nadzieję, że ludzie, którzy pokładali nadzieję w tych rządzących, że oni teraz naprawdę konfrontują się z tym, jak dalece w ogóle rządy na świecie mają nas w dupie. I to jest wielka szansa. To jest wielka szansa. No i tym optymistycznym akcentem chciałbym Ci jeszcze raz bardzo podziękować i trzymam kciuki, żebyś mogła nakręcić ten film w Polsce lub poza Polską, gdziekolwiek, bylebyś mogła być właśnie tak tym, kim jesteś, czyli takim, wiesz, taką osobą, która nie boi się mówić, co myśli po prostu. To jest wielka, wielka wartość. Bardzo Ci dziękuję, wolałabym w Polsce i żebyśmy się spotkali. Tak, nie mogę się doczekać. Słuchaj, no to trzymaj się Dzięki. W zdrowiu. Trzymaj się, pa, pa.